Z raportu Bekierze Toptima, przynajmniej na poziomie deklaracji, wydaje się, że oszczędzanie nie jest dziedziczne. 90% nastolatków deklaruje, że oszczędza pieniądze i w 40% za każdym razem, kiedy otrzymają pieniądze, oszczędzają przynajmniej ich część. Natomiast tylko 20% dorosłych oszczędziło jakiekolwiek środki w zeszłym roku w bankach. Nastolatki najprawdopodobniej oszczędzają częściej, również z powodu tego, jakimi środkami dysponują w porównaniu do celów, na jakie chcą je przeznaczyć. Najczęstszym celem oszczędności nastolatków są ich przyjemności, czyli nowa książka, komputer, nowy telefon. Natomiast średni dochód czy środki finansowe, które zasilają konta nastolatków czy oszczędności nastolatków, to średnie kieszonkowe w wysokości 60 zł. Z uwagi na to, naturalnie, żeby oszczędzić na ten swój cel, czyli posiadanie celu, tutaj wskazujemy jako istotny motywator do oszczędzania, powoduje to, że nastolatki muszą oszczędzać, by zrealizować swoje pasje i przyjemności. Nastolatki częściej oszczędzają prawdopodobnie z kilku powodów. Wynikać to może z tego, że de facto dysponują dużo niższymi środkami finansowymi. Ich dochód głównie opiera się na kieszonkowym, na prezentach od rodziców czy dziadków. I kwoty, którymi dysponują miesięcznie, to średnio 60 zł. Dlatego w porównaniu do celów, na które oszczędzają, czyli na przykład na swoje przyjemności, z zasady muszą oszczędzić na przykład na ulubioną książkę, czy nowy rower, czy wydatek, który znacznie przekracza taką kwotę. W tej edycji raportu Bekierze Toptima pokazujemy kolejny raz, że wyglądamy dosyć słabo w porównaniu do krajów Europy, jeżeli chodzi o ilość oszczędności, jakie zgromadziliśmy. W porównaniu do średniej europejskiej mamy ich mniej więcej 5 razy mniej. Natomiast często używamy też tego argumentu my jako Polacy, jako element wytłumaczenia naszej sytuacji. Mamy mało, historycznie zdajemy sobie sprawę, że mamy mało oszczędności, mamy relatywnie mniejsze dochody i często jest to wymówką do tego, żeby nie oszczędzać. To, co pokazuje raport Bekierze Toptima, to fakt, że w porównaniu z krajami, które mają dużo niższe PKB niż Polska, nasze niskie oszczędności często i przede wszystkim wynikają z postaw, a nie z sytuacji finansowej czy z poziomu zarobków. Dużo częściej niż Polacy oszczędzają mieszkańcy Ruandy, Malezji, Kenii, krajów, które z oczywistych względów są dużo mniej zamożne niż Polska i tak samo mieszkańcy tych krajów zarabiają dużo mniej.